Trawa w ostatnią niedzielę wakacji pojawiła się na Placu Zamkowym i krakowskim przedmieściu. Po raz kolejny zagościła tam rodzinna, ekologiczna impreza Piknik z klimatem. Pod hasłem Wszyscy tworzymy klimat, zacznijmy od siebie, odbywało się wiele imprez i warsztatów. Dzieci własnoręcznie przygotowywały pokaz mody ekologicznej. Grano w ekologiczne gry, rowerami ładowano komórki. Dyskutowano o klimacie i przy okazji dobrze się bawiono w zielonej Warszawie. Przez 65 lat pracy artystycznej pan Zbigniew Rymasz, pianista, kompozytor, pedagog, reżyser, uczestniczył w muzycznym życiu stolicy. Przez wszystkie te lata współpracował z wieloma słynnymi wykonawcami piosenek. Komponował dla nich muzykę, wielu wprowadzał w artystyczny świat. Stworzył i przez 10 lat prowadził telewizyjny teatrzyk piosenki Wiolinek. Miejsce, gdzie zaczynało wiele sław polskiej muzyki. Nagrodzony najwyższym odznaczeniem artystycznym Gloria Artis, pan Zbigniew Rymasz wciąż zapraszany jest na koncerty, a na spotkania z nim przychodzą tłumy. W ramach festiwalu Przemiany, przygotowanego przez Centrum Nauki Kopernik, przy praskim brzegu stanęła wyspa. Wieczorem przypłynęli na nią aktorzy i w wyjętym jakby z bloku mieszkaniu Mirona Białoszewskiego rozpoczął się spektakl. Zdobyli. Nie, jedna skacze, druga skacze, z pięć ich. A gdybym taki ja pojechał? Port Miron to niezwykły projekt czterech aktorów, to cztery postacie, którymi bywał w różnym czasie Białoszewski. Spektakl opowiada o Mironie i Warszawie widzianej jego oczami. W Pałacu Szustra przy Morskim Oku kolejny koncert z cyklu Mokotów Jazz Fest 2012. Impreza prezentująca to, co w polskim jazzie obecnie najciekawsze. Tym razem gra Krzysztof Herzin Trio z Robertem Kubiszynem przy kontrabasie i Cezarym Konradem na perkusji. Zespół tworzy jedno z najciekawszych w naszym kraju klasycznych triów jazzowych. To był wspaniały koncert. W ogromnym, większym od Łazienkowskiego parku w Natolinie znajduje się wspaniały pałacyk. Od niedawna w wybrane dni jest dostępny do zwiedzania. Dziś opowiemy o pałacyku, a wkrótce o zespole parkowym, jego niezwykłym uzupełnieniu. W 1780 roku książę August Czartoryski zbudował tu swoją wiejską rezydencję, klasycystyczny pałac. Później szeregu zmian dokonał Stanisław Kostka-Potocki. Było to ponad 200 lat temu. Po wojennych i późniejszych zniszczeniach pałac odzyskał swą dawną świetność dzięki Fundacji Centrum Europejskie Natolin, która przeprowadziła prace konserwacyjne pałacu i zespołu parkowego. www.um.warszawa.pl